Cześć. Witam wszystkich w najnowszym filmie. Tym razem wracamy z tematem tajemniczych zaginięć i śmierci ludzi w parku narodowym Yosemite. W poprzednim filmie omówiliśmy sobie 17 spraw. Tym razem ta liczba będzie trochę mniejsza, więc w najbliższym czasie powstanie część trzecia. Od czasu do czasu będę nagrywał filmy związane z innymi tematami, które mnie osobiście bardzo interesują. Wiem, że większość z was jest tutaj, aby słuchać o zaginionych ludziach, i szanuję to, ale dla samego siebie muszę czasem zrobić film o czymś innym. Trzeba po prostu dać głowie troszkę odpocząć. Pierwsza sprawa: Emerson Holt, 55 lat, zaginął 18 lipca 1943 roku. Grupa bliskich znajomych zdecydowała się na wycieczkę w góry. Mieli zacząć od podnóża w dolinie Yosemite, a skończyć nad jeziorem Merced Lake. Celem wyprawy miało być wspólne wędkowanie. Cała grupa była już blisko jeziora, gdy 55-letni Emerson Holt zatrzymał się i powiedział, że jest trochę zmęczony, spocony i chce odpocząć. Główny przewodnik grupy powiedział, że udadzą się nad jezioro. I tam też mieli się spotkać, gdy tylko Emerson odpocznie. Mężczyzna już nigdy nie był widziany ponownie. Obszar, w którym grupa zostawiła pana Holta, znajduje się blisko brzegów rzeki Merced River. Woda przepływa w niej bardzo wolno i nie jest zbyt głęboka. Innymi słowy, ciężko się w niej utopić. Okolica przypomina granitową nieckę porośniętą przez duże drzewa. Artykuł z 22 lipca 1943 roku z gazety San Mateo Times, w którym wypowiada się kierownik parku Frank Kittridge, określa zniknięcie Emersona jako, i tu cytat, prawie nadprzyrodzone. Kolejny artykuł z 24 lipca 1943 roku, gdzie przytoczone są wypowiedzi strażników parku. Którzy opisują zniknięcie Holta jako tajemnicze. Przedstawiciele parku zeznali, że rzeka, która przepływa w okolicy, nie stwarza praktycznie żadnego zagrożenia dla dorosłego człowieka. W okolicy nie ma też klifów ani przepaści, z których mężczyzna mógł spaść. Przed rozdzieleniem z grupą, 55-latek narzekał, że jest zmęczony i że bolą go nogi. Usiadł, aby odpocząć. Nie miał więc ochoty ani siły, aby wędrować gdzieś indziej. Miał odpocząć i dojść nad jezioro. Grupa znajdowała się na górskim szlaku. Najbliższe samochody znajdowały się około 8 km od tego miejsca. Cokolwiek stało się z Emersonem Holtem to prawdziwa zagadka. Kolejna sprawa, David Hawkins, 21 lat zaginął 4 lutego. 1986 roku. W lutym 1986 roku David Hawkins był pracownikiem hotelu Awani w Parku Narodowym Yosemite. Ostatni raz był widziany w pobliżu swojego mieszkania w obozie Camp Curry. Ojciec mężczyzny zeznał, że widział go po raz ostatni ubranego w strój do biegania. Dawid powiedział ojcu, że zamierza pobiegać w okolicy na zachód od obozu. Rodzina zgłosiła zginięcie 21-latka, ale akcja poszukiwawcza nie przyniosła żadnych śladów na temat tego, gdzie jest i co się z nim stało. Zgodnie z artykułem wydrukowanym w gazecie Fresco B i Modesto B, 6 lipca 1986 roku, w pobliżu obozu Lower River Campground. Odnaleziono ludzką rękę. Dzień później, i ponad 3 km dalej, odnaleziono tors Dawida i inne kawałki jego ciała. Całości tego makabrycznego znaleziska dokonano w rzece Merced River w pobliżu Happy Isles. 11 października 1986 roku odnaleziono łopatkę i inne kości ramienia 21-latka. Ponad 1,6 km powyżej kładki dla pieszych Happy Isles. Niestety, po przeanalizowaniu kilku artykułów prasowych, nie ma zbyt wiele informacji na temat tego, co stało się z Dawidem. Jednak sam fakt odnajdywania jego zwłok kawałek po kawałku jest bardzo niepokojący. Hawkins zaginął w lutym. W tym czasie niedźwiedzie są pogrążone w zimowej hibernacji. Co innego byłoby w stanie rozerwać dorosłego mężczyznę na kawałki. Tajemniczy jest również fakt, że część jego ciała została znaleziona w rzece, a pozostała na lądzie. To bardzo dziwne, że nikt nie kontynuował i nie badał tej sprawy. Zupełnie tak, jakby miała zostać wyciszona, aby nie straszyć turystów. Kolejna sprawa. Ruth Jakobus, 76 lat. Zaginęła 7 czerwca 1989 roku. Nie ma zbyt wielu informacji na temat zaginięcia ród. Z artykułów prasowych dowiadujemy się, że kobieta zaginęła około południa z własnego domu 7 czerwca 1989 roku. Dom znajdował się w hrabstwie Amador. Śledczy byli przekonani, że z nieznanych przyczyn kobieta wyszła z domu, poszła w las, zabłądziła i zmarła. Obszar naokoło jej domu jest bardzo górzysty i pokryty wielkimi skałami, a także porośnięty gęstą roślinnością. Ostatni raz widział ją mąż tuż przed południem. Podrzucił ją samochodem do domu, a gdy wrócił, ród już nie było. Akcja poszukiwawcza prowadzona przez biura szeryfa z wykorzystaniem psów tropiących, profesjonalnych tropicieli, poszukiwaczy poruszających się zarówno pieszo, jak i na koniach. Oraz helikoptera nie przyniosła żadnych śladów ani informacji na temat tego, co stało się z kobietą. Ruth nigdy nie została odnaleziona. Następne zaginięcie to sprawa Carol Longlin, 19 lat. Zaginęła 9 września 1979 roku. Park Narodowy Yosemite odmówił udostępnienia akt w sprawie zaginięcia Carol wielokrotnie. National Park Service nie chciało podzielić się nawet własnymi artykułami prasowymi z końca lat 70. Pomimo takich trudności, Dave Polides znalazł artykuł z gazety Mersen Sun z 2 maja 1980 roku, zatytułowany: Odnaleziono ciało pracownicy parku. W artykule możemy przeczytać, że ciało Carol zostało odnalezione przez dwóch wspinaczy. Podczas schodzenia z Cascada Wall w pobliżu drogi Big Oak Flat Road. Zgodnie z informacją w gazecie, służby parku prowadziły śledztwo w sprawie zaginięcia kobiety, która była pracownicą w sklepie z pamiątkami Curry Village Gift Shop. Na szczęście, autor książki wspomógł się książką Butcha Farraby pod tytułem Of The Wall. Tam na stronie 528 możemy przeczytać: Carol mieszkała w namiocie w obozie Camp Curry. Znajomi kobiety zeznali, że była bardzo odpowiedzialna i nigdy nie poszłaby gdziekolwiek bez poinformowania rodziny czy przyjaciół. Główno dowodzącym w sprawie zaginięcia Carol był oficer z parku Yosemite Lee Shackleton. Lee był kompletnie zdezorientowany i nie wiedział, co jeszcze może zrobić. Chwytał się dosłownie wszystkiego. Dlatego też zwrócił się do medium z obszaru Zatoki San Francisco Kathleen Ria po jakiekolwiek wskazówki. Kathleen twierdziła, że Karol znajduje się pod jakąś wielką stalową kratą. W związku z tym, że na terenie parku takich krat było bardzo dużo, zlokalizowanie tej właściwej nie należało do najłatwiejszych. Lee rozkazał strażnikom sprawdzać je wszystkie po kolei, niestety bezskutecznie. 28 kwietnia 1980 roku dwóch wspinaczy przyniosło ludzką czaszkę zapakowaną w papierową torbę. Dosłownie położyli ją na ladzie w centrum obsługi dla turystów. Obaj mężczyźni twierdzili, że znaleźli ją powyżej klifu Cookie Cliff. I że reszta kości oraz ubrań nadal się tam znajduje. Leżały na granitowych skałach. Strażnicy Norm Hinson i Dick Martin zostali zabrani przez wspinaczy do miejsca, gdzie miały znajdować się szczątki. Było ono położone około 400 metrów powyżej klifu i około pół kilometra od drogi Old Colterville Road. Droga ta łączyła się bezpośrednio z ekspresówką numer 140. Szczątki znajdowały się pod szybem wentylacyjnym najdłuższego tunelu na terenie parku. Strażnicy odnaleźli porozrzucane kości, puszki po piwie i inne śmieci. Wszystkie kości znajdowały się w promieniu 3 metrów. Zarówno tunel, jak i odchodzące od niego szyby jest długi na ponad 25 metrów i wystarczająco wysoki, aby dorosła osoba mogła przejechać go na rowerze. Tunel był otwarty do roku 1980, później został zamknięty i po dziś dzień nie został otwarty. Lee Shackleton twierdził, że Carol została zamordowana, jednak w tej sprawie nigdy nikogo nie aresztowano. Nikomu nie przedstawiono żadnych zarzutów, pomimo przesłuchania bardzo wielu świadków. Ta sprawa ma ponad 30 lat i nigdy nie została rozwiązana. Czy to możliwe, że w tej rozległej sieci tuneli mógł na przykład zimować jakiś niedźwiedź? Chociaż wrzesień to zbyt wczesny miesiąc, aby te zwierzęta układały się do snu. Tunele te były także popularne jako miejscówka na uboczu, gdzie można było na spokojnie spożywać alkohol. Tłumaczyłoby to obecność puszek po piwach. Szkoda, że władze parku nie chcą podzielić się dokumentami z tej sprawy. Kolejna sprawa: Michael Larry Madden, 20 lat, zaginął 10 sierpnia 1996 roku. Michael Madden wybrał się na wakacje w czasie przerwy w nauce na uniwersytecie. Zabrał ze za sobą swojego psa o imieniu Matylda i pojechał samochodem marki Chevrolet Cavalier na camping do Sandbar Flat Campground. Camping ten znajdował się nad rzeką Stanislaus River, na wschód od miasta Sonora. Tam miał się spotkać z grupą przyjaciół. Michael był w tym miejscu wielokrotnie. Przyjeżdżał tam ze swoim ojcem i czuł się w nim bardzo dobrze. Dwudziestolatek przyjechał tam przed swoimi przyjaciółmi. Rozbił obóz i udał się nad rzekę, aby powędkować. Znajomi, którzy przybyli na miejsce następnego dnia, znaleźli jego samochód i sprzęt. Niestety nigdzie nie było Michaela ani jego psa. Przyjaciele natychmiast powiadomili władzę. Potężna akcja poszukiwawcza nie przyniosła żadnych śladów na temat tego, co stało się z dwudziestolatkiem ani jego psem. Czwartego dnia od zaginięcia, Matylda wróciła do obozu. Pies był odwodniony i zmęczony. Poszukiwacze próbowali zachęcić Matyldę, aby zaprowadziła ich na miejsce, gdzie mógł znajdować się Michael, jednak pies nie chciał nigdzie iść. Mama Michaela zmarła w 2004 roku, a ojciec w 2008. Michael Larry Madden nigdy nie został znaleziony. Kolejna sprawa. Nita Mary Mayo, 64 lata, zaginęła 8 sierpnia 2005 roku. Pani Mayo mieszkała w mieście Hathorn w stanie Nevada i była licencjonowaną pielęgniarką. Pracowała w szpitalu Mount Grand General Hospital. W sierpniu 2005 roku zdecydowała się na jednodniową wycieczkę do miasta Sonora. Było to około 2,5 godziny drogi od jej domu. Pojechała drogą ekspresową numer 108 swoim srebrnym Mercury Sable z 1997 roku. Zatrzymała się w sklepie Strawberry Store. Tam kupiła pocztówki. Magnesy na lodówkę z Bigfootem oraz zatankowała. Pojechała dalej na punkt widokowy Donald's Vista, znajdujący się przy drodze ekspresowej numer 108. To piękne miejsce, z którego rozpościera się widok na północne góry Sierra Nevada. Właśnie w tym miejscu musiało się coś wydarzyć, i Nita zniknęła. Jej rodzina oraz współpracownicy zgłosili jej zaginięcie. Pracownik Caltrans, czyli kalifornijskiego Departamentu do Spraw Transportu, znalazł samochód nity w dniu, w którym kobieta zaginęła. Niestety nie wiedział on, że nita zniknęła. Dopiero dwa dni później, bo 10 sierpnia 2005 roku, dowiedział się o zaginięciu pani Majo i zadzwonił do biura szeryfa. Po dotarciu na miejsce odnaleziono samochód 64-latki a w nim torebkę, kluczyki oraz telefon komórkowy. Samochód był zamknięty, ale miał klawiaturę przy drzwiach umożliwiającą ich otworzenie bez kluczyka. Po rozmowie z rodziną ustalono, że jedyne co zaginęło to aparat fotograficzny i okulary przeciwsłoneczne wypisane na receptę. Zastępca szeryfa Ed Warnock z biura szeryfa hrabstwa Tulum koordynował akcję poszukiwawczą. Użyto motocykli, jeepów, wolontariuszy, ekip z psami tropiącymi i profesjonalnych poszukiwaczy. Niestety nie znaleziono niczego, żadnego śladu po kobiecie. Wyglądało to tak, jakby wyszła z samochodu, zamknęła drzwi z kluczykami w środku, bo mogła je otworzyć używając klawiatury przy klamce. Odeszła kawałek, aby zrobić zdjęcia i wtedy co się jej się stało. Punkt widokowy wista to duża otwarta przestrzeń. Jeśli ktoś podjechał samochodem lub motorem i porwał kobietę, to sporo ryzykował, gdyż przejeżdża tam sporo samochodów i ciężko byłoby to zrobić niezauważonym. Tylko po co komuś 67-letnia kobieta? Nie skontaktowano się z rodziną po okup, z auta nic nie zginęło. Jeśli kobieta spadłaby, to jej zwłoki byłyby na dole, jednak niczego nie znaleziono. Gdyby odeszła, Znaleziono by ślady, psy wyczułyby zapach, cokolwiek. Tak się jednak nie stało. Nita Majo nigdy nie została znaleziona. Kolejna sprawa. Richard MacPherson, 10 lat, zaginął 26 maja 1934 roku. Według artykułu z gazety Nevada Star z 27 maja 1934 roku strażnik Chester MacPherson został oddelegowany do patrolowania obszaru w obrębie schroniska Shutey Peak Lookout Station. 26 maja 1934 roku jego dwaj synowie, Richard i Robert oraz ich kuzyn, Howard i Bodson, wybrali się na ryby nad strumień Rock Creek. Potężna burza nawiedziła cały obszar i zaczął padać śnieg. Chłopcy obozowali całą noc, i wtedy też Robert zdecydował się opuścić obozowisko i wezwać pomoc. Howard zeznał potem, że Richard zniknął im z oczu i nie są w stanie podać dokładnie, kiedy to się stało. Tak, to Robert miał zamiar iść po pomoc, ale to Richard zniknął, więc obaj chłopcy, Robert i jego kuzyn Howard, zostali. Chłopcy ostatecznie byli w stanie skontaktować się z władzami i wtedy też ruszyły poszukiwania dziesięciolatka. Strumień Rocky Creek znajduje się 6,5 km od szczytu Shute Peak, na wysokości około 1645 m nad poziomem morza i spływa w dół dość gwałtownie na krótkim odcinku. 28 maja w artykule z gazety Fresco Bee opublikowano informację, że ekipa poszukiwawcza odnalazła ciało 10-letniego Richarda McPherson'a. Dwa dni i trzy noce od czasu, gdy oddalił się od brata i kuzyna. Dalej możemy przeczytać, że ciało było lekko okryte. Gdy na zewnątrz panował mróz, padał deszcz i śnieg. Chłopiec rozebrał się prawdopodobnie dlatego, że przemoczył ubranie w strumieniu w noc, kiedy zaginął. Rocky Creek to nie rzeka, to górski strumień, dość płytki. Jeśli padał deszcz i śnieg, a temperatura spadła. To chłopiec powinien raczej szukać dodatkowych ubrań, zamiast ściągać to, co ma na sobie. Takie zachowanie nie ma najmniejszego sensu. Ciekawe jest również stwierdzenie jego kuzyna, który powiedział, że Richard zniknął, gdy Robert zdecydował się iść po pomoc. Czyli mamy tutaj rozdzielenie ofiary od reszty grupy, nagłą zmianę pogody, zaginięcie. Akcję poszukiwawczą, a na końcu odnalezienie rozebranych zwłok. Czy dziesięciolatek postanowił iść zamiast brata, nikomu nic nie powiedział, ruszył w drogę, zgubił się, przemarzł, cierpiał na hipotermię, ściągnął ubranie i zamarzł? Czy też wydarzyło się coś zupełnie innego, tajemniczego coś, co pozostaje tajemnicą do dziś? Kolejna sprawa. Kenny Miller, lat 12. Zaginął 24 czerwca 1992 roku. Kenny Miller według opisu sprawy 12-latek był upośledzony umysłowo i jego stan emocjonalny był na poziomie czterolatka. Bob i Sharon Miller zabrali Kennego i jego dziesięcioletnią siostrę Cindy na wakacje w góry. Rodzina pojechała ze swojego domu w Oakhurst w Kalifornii w pobliżu Carson Pass. Rodzina Millerów po dojechaniu na miejsce ruszyła w drogę pieszo na małe wzgórze w Mace Meadows. Mace Meadows znajduje się 60 km od parku Yosemite w górach Sierra Nevada. To bardzo zaciszne miejsce pokryte granitowymi skałami z bardzo małą ilością roślinności. Przepływa tam mały strumień, a w okolicy znajduje się mała chatka dla turystów. Kenny dla zabawy zaczął rzucać kamienie do strumienia, który wypływał spod śniegu z górnych partii gór. Bob i Sharon zabrali Cindy kawałek dalej, aby obejrzeć wspomnianą wcześniej chatkę. Rodzina została oddzielona od Kenego przez wysoką trawę i po paru minutach, gdy wyszli z domku, zorientowali się, że chłopca nie ma w miejscu, w którym był przed chwilą. Rodzina rozdzieliła się, aby go znaleźć. Krzyczeli, wołali go po imieniu, ale nie usłyszeli żadnej odpowiedzi. Rodzice wezwali pracowników służby leśnej i rozpoczęła się oficjalna akcja poszukiwawcza. Keny zaginął na wysokości 2560 metrów nad poziomem morza. Na tej wysokości nie rosną już drzewa. Roślinność jest dość skąpa i jak w innych regionach dookoła parku Yosemite, wszystko pokryte jest niemal gołymi granitowymi skałami. Poszukiwacze przeczesali cały obszar w przeciągu kilku dni. W akcji przeszkadzał silny wiatr, deszcz, burze z piorunami, a od czasu do czasu padał również śnieg. Ekipa ratunkowa znalazła ślady przy strumieniu, gdzie Keny widziany był po raz ostatni. Ślady szły w zygzak i w pewnym momencie urywały się. Akcja poszukiwawcza była prowadzona w bardzo złych warunkach. Temperatury były minusowe i padało niemal nieustannie. Po dziewięciu dniach nie znaleziono nic, żadnego śladu, żadnych rzeczy. Czy czegokolwiek, co wskazywałoby na to, co mogło spotkać dwunastolatka? W akcji uczestniczyły ekipy ratunkowe z trzech hrabstw. 4 lipca, czyli ponad 10 dni od zaginięcia, grupa wspinaczy zobaczyła małe ciało leżące na grzbiecie górskim na wysokości 2987 m nad poziomem morza. Było to ponad 4 km dalej i 427 m wyżej od miejsca, w którym chłopiec był widziany po raz ostatni. Dziecko zostało znalezione w pozycji embrionalnej, ubrane jedynie w koszulkę i szorty. Według raportu z sekcji zwłok, Kenny zmarł z powodu hipotermii. Żaden z 11 artykułów nie porusza najważniejszej kwestii. Jak to możliwe, że dziecko weszło na szczyt o nazwie Stevens Peak? Jest to jeden z najwyższych szczytów w górach Sierra Nevada. Co stało się z resztą ubrań, butami, skarpetkami itd. Czy to możliwe, że dwunastolatek skorzystał z okazji, że nie było rodziców i jakimś cudem ruszył w góry, nie pozostawiając żadnych śladów? Następnie rozebrał się tak, że ekipa poszukiwawcza nie znalazła nigdzie jego rzeczy, i wszedł na górę, a tam zmarł z wyziębienia? Nie ma żadnych informacji na temat stanu jego stóp, więc najwidoczniej nie były one poranione. Czy jednak było zupełnie inaczej? Coś czekało, aż Kenny będzie sam. Porwało go, rozebrało, trzymało przez cały ten czas w jakimś miejscu. W międzyczasie pogoda drastycznie się zmieniła. Akcja poszukiwawcza została odwołana i chłopca umieszczono na szczycie, gdzie albo już nie żył, lub był otumaniony do tego stopnia, że jedynie zwinął się w pozycję embrionalną i zmarł z wyziębienia. Nie wiem, która teoria jest bardziej niedorzeczna. Ostatnia sprawa na dziś to Tom Opperman, 21 lat. Zaginął 8 sierpnia 1967 roku. Tom Opperman był portierem w firmie Curry Company w wiosce Yosemite. Tom pochodził z Fresno i studiował na Uniwersytecie Stanowym Kalifornii. Trenował biegi przełajowe i był mistrzem w zapasach. 8 sierpnia 1967 roku opuścił on swoje mieszkanie w Yosemite aby wspiąć się na górę Mount Clark. Ma na wysokość ponad 3,5 metrów nad poziomem morza. Tom miał zamiar dotrzeć tam szlakiem przez Tulum Meadows, następnie wschodnim grzbietem obok jeziora Merson Lake. Cała trasa w obie strony miała mu zająć dwa dni. Operman podróżował sam. Tom miał wrócić do 11 sierpnia, i gdy nie pojawił się w domu, jego rodzice, którzy byli w tym czasie w parku Yosemite, zgłosili jego zaginięcie. W akcji poszukiwawczej brali udział żołnierze piechoty morskiej, strażnicy z parku, wolontariusze oraz wiele innych jednostek ratunkowych. Po dwóch tygodniach akcja została przerwana. Nie znaleziono żadnego śladu ani wskazówek na temat tego, co stało się z Tomem. Jego rodzina była w parku przez cały czas i wiedziała, że był bardzo dobrze przygotowany do swojej wyprawy. Tom Opperman nigdy nie został znaleziony. Na koniec opowiem Wam pewną historię. Parę tygodni temu rozmawiałem ze swoim kolegą i opowiadał mi, jak sam brał udział w akcji poszukiwawczej, gdy jego wujek zaginął w jednym z parków narodowych w naszym kraju. Wujek kolegi uwielbiał podchodzić zwierzęta w lesie i je nagrywać. Do parku jeździł rowerem, zostawiał go w pewnym miejscu i szedł szukać jeleni, saren, dzików itd. Gdy nie wrócił do domu, zaczęto go szukać. W akcji ratowniczej brali udział policjanci, rodzina oraz wolontariusze. Przeczesali cały park i po niecałych 48 godzinach odnaleziono jego zwłoki. Mężczyzna doznał ataku serca i zmarł w lesie. Odnaleziono najpierw jego rower, przesypany lekko liśćmi, a jego samego w niedalekiej odległości od roweru. Nie ma w tej historii nic dziwnego, strasznego ani tajemniczego. Takie rzeczy się zdarzają. Przytoczyłem tę historię jako przykład szybkiej sprawnej akcji poszukiwawczej, gdzie obszar parku i lasów dookoła niego jest dość znaczny. Przeczesywano go zarówno w dzień, jak i w nocy. Jeśli osoba zaginęła, co się stało i jest na danym obszarze, to znajduje się ją sprawnie i dość szybko. Takich spraw i akcji ratowniczych są setki, jeśli nie tysiące. Co dzieje się jednak z ofiarami tajemniczych zaginięć? Dlaczego pogoda drastycznie się zmienia? Dlaczego się rozbierają lub są rozbierani? Jak zawsze jestem ciekaw waszych opinii. Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Zapraszam do subskrybowania kanału w oczekiwaniu na kolejny film Dębowej Chatki.